Chciałem bardzo podziękować pastorowi za to, że możemy się znowu spotkać i tym razem w atmosferze świąt Bożego Narodzenia. To jest fajne uczucie. Ludzie pędzą, robią zakupy, myślą o tym, jak przygotować się do wigilijnej wieczerzy, myślą o swoich bliskich i co ciekawe, święta Bożego Narodzenia mają chrześcijański początek. Wiele tak? osób uważa, że 25 grudnia to faktycznie czas narodzin Jezusa, ale muszę cię zmartwić. Dlatego, że 25 grudnia nie ma żadnych biblijnych podstaw, jeśli chodzi o datę narodzin Jezusa. Czyli to nie jest ten dzień, w którym narodził się Chrystus? Na pewno nie. Jest to jeden z wielu. Coś podobnego. Historia sprawozdaje, że właściwie próby ustalenia daty narodzin Jezusa były tak liczne, że właściwie każdy miesiąc był typowany jako miesiąc narodzin Jezusa. Praktycznie każdy miesiąc roku. Ale to dlaczego grudzień? 24 przecież to nie jest od 100 lat czy od 200, tylko od zawsze 24 grudnia to jest narodziny Chrystusa. Nie do końca. Okazuje się, że dopiero IV wiek to jest takie oficjalne ustalenie 25 grudnia. IV wiek. Tak, jako data narodzin Jezusa, przy czym historycy Kościoła, teologowie Kościoła mówili otwarcie, że jest to data, którą przyjmują z nieco innych względów niż rzeczywiście fakt narodzin Jezusa. Ale to nie oznacza, że zaraz cały system się załamie, bo przecież jeżeli idziemy do Kościoła i słyszymy, że właśnie dzisiaj Bóg się rodzi, a pastor mówi, że to jest przyjęta data, no to de facto nie ma to znaczenia, tak? Który to jest dzień. To znaczy, ja myślę, że kiedy bierzemy do ręki Ewangelię, to... Równie dobrze mógłby być na wiosnę. Chociaż. Na wiosnę chyba nie. Pozwól, że nakreślę kilka słów takiego tła historycznego, bo myślę, że będzie to bardzo pomocne. Otóż niewątpliwie sam fakt narodzin Jezusa jest czymś niezwykle radosnym, dlatego że Ewangelie mówią o tym wyraźnie, że moment, kiedy przychodzi informacja z nieba, aniołowie zwiastują pasterzom, że się narodził król, zbawiciel, Mesjasz, kiedy przychodzą mędrcy ze wschodu i zwiastują to samo, kiedy aniołowie cieszą się, śpiewają, całe niebo rozbrzmiewa pieśnią chwały, dziękczynienia, był to moment, który rozświetlił historię świata chyba na zawsze. Natomiast to, co my ludzie zrobiliśmy z tym faktem, jest to troszkę inna historia, dlatego że faktycznie Biblia nie podaje dokładnej daty narodzin Jezusa. Możemy wskazać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że był to przełom września i października. Najprawdopodobniej. Kilka przesłanek biblijnych o tym świadczy. Myślę, że dzisiaj nie mamy czasu, żeby tak szczegółowo tego dotykać. Jeśli chodzi o rok, to znowu mamy pewnego rodzaju ciekawostkę, dlatego że jeden z mnichów, który próbował skorelować ówczesną chronologię czy sposób mierzenia czasu, jak wiesz, przez długi czas datowano różne wydarzenia, przyjmując za punkt wyjścia datę założenia Rzymu. Tak, słyszałem, że machnął się trochę kalendarz i że 2017 niekoniecznie jest 2017. No więc jest rozbieżność. Dionizy Mniejszy pomylił się o kilka lat. I więc paradoksalnie Chrystus urodził się mniej więcej na przełomie 5-4 roku przed naszą erą, mam nadzieję, albo inaczej przed Chrystusem. Brzmi to dosyć paradoksalnie, prawda? Mam nadzieję, że jakkolwiek się myśli o Panu Bogu, to nie jest obrażony, że Jego urodziny obchodzimy w sumie trochę innym dniu, niż rzeczywiście miało to miejsce. To nie jest największy problem, chociaż nie wiem, czy wiesz, że 25 grudnia nie jest datą przypadkową. W starożytnym Rzymie właśnie na ten dzień przypadało niezwykle znane święto niezwyciężonego słońca, a więc Kościół mówi o tym oficjalnie, Kościół katolicki, że przyjęto tą właśnie datę, a nie inną, z uwagi na to, że chciano jakby uniemożliwić udział chrześcijan takich, którzy się chwiali na boki. I wyszli naprzeciw. Nie, w jakichś pogańskich misteriach, a więc żeby nie było opcji, Kościół przyjął w tym dniu właśnie to święto, co miało jakby ograbić pogańskie misteria z udziału ludzi, którzy się je tak jeszcze chwieją odnośnie Chrystusa. No, to jest... zabieg ciekawy, natomiast pytanie na ile Biblii? To interesujące, co pastor mówi, dlatego mam jeszcze kilka pytań, które chciałbym zadać. Święta, święta, święta. Zobacz, pastorze, ludzie sobie kupują różne rzeczy, suweniry, obdarzają się na święta. Jak to jest, że na całym świecie w sumie, gdziekolwiek się nie pojedzie, w jakikolwiek zakątek świata, to ludzie siadają 24 do wspólnej Wigilii i de facto nawet jeżeli gdzieś tam z tyłu głowy nie pamiętają o tym, czyje urodziny obchodzą, to wciąż mówi się o tym, że jest to chrześcijański dzień, w którym
świętuje się urodziny niezwykłego człowieka, którego się nazywa Bogiem, Jezusa Chrystusa, który urodził się dawno, dawno, dawno temu. I na przykład jest jedyną postacią, która jest tak doniośle wyniesiona na ołtarze. Bo nie mówi się tak ani o Buddzie, ani o Mohamecie. Dlaczego akurat Jezus jest tą postacią, o której się mówi w czasie świąt Bożego Narodzenia? I co wyróżnia tą postać pośród innych? Może to jest nasz krąg kulturowy, w którym się urodziliśmy i dlatego Pan Jezus. A gdybyśmy gdzieś pojechali gdzie indziej, no to byłby to, nie wiem, inny Bóg, inne bóstwo. Czy to ma jakieś znaczenie, czy po prostu jest to naszą tradycją, dobrą tradycją? Kilka pytań bardzo ważnych, które w tej chwili zadałeś, Tomku. Może pokrótce, po kolei. Otóż rzeczywiście Jezus Chrystus bardzo często postrzegany jest jako jeden z wielu znanych, słynnych, znaczących założycieli religii. Ale Jezus jest kimś więcej, dlatego że Budda, Mahomet, Zaratustra, Konfucjusz byli to ludzie, którzy nawet nie próbowali uchodzić za kogoś więcej niż nauczyciel, człowiek, filozof i tak dalej. Ale też dali początek religii swoich. Zgoda. Natomiast Jezus Chrystus przyszedł z poselstwem, które może być bulwersujące, dlatego że gdyby Chrystus chciał być postrzegany jako dobry nauczyciel, jako wysłannik nieba nawet, prawda, filozof, myślę, że to nie byłoby aż tak bardzo bulwersujące. Natomiast Chrystus niedwuznacznie wskazywał swoim uczniom, swoim słuchaczom, że jest kimś więcej niż człowiekiem. Oczywiście takie słowa może wypowiadać albo szaleniec, albo ktoś, kto rzeczywiście jest wysłannikiem nieba. I Jezus Chrystus, jako jedyna postać, która pojawia się na arenie dziejów, była zapowiedziana przez wiele niezwykle szczegółowych proroctw. Stary Testament, który był Biblią pierwszych chrześcijan, tak a propos. A Budda, Mohamed nie byli zapowiedzeni? Nie, żadnych proroctw. Zresztą oni nie próbowali nawet uchodzić za jakichś szczególnych wysłanników bogów. Bardziej wskazywali drogę życia. Natomiast Chrystus przyszedł jako ten, który pokazał nam niebo, pokazał nam Boga. Ale to znaczy Pan Jezus Chrystus sobie sam napisał proroctwa na swój temat, tak? I jakby je wypełnił. Na chwileczkę. Czy możesz sobie swój życiorys napisać przed swoimi narodzinami? Znaczy chcesz powiedzieć, że było o nim napisane, zanim on się narodził? Oczywiście, że tak. No to wczytał się w tekst i wypełnił po prostu to, co było u niego napisane, okay. Tak? To może ja ci ułatwię, Tomku, wiesz, bo być Mesjaszem to nic prostszego. Wystarczy urodzić się w Betlejem, z Marii Panny, urodzić się z pokolenia Dawida, konkretnie z rodziny Isajego czy Jessego. Znaczy, chcesz mi powiedzieć, że na wiele lat przed jego urodzeniem było powiedziane, dokładnie gdzie on się urodzi? Dokładnie i tak. I kto urodzi, tak. Z jakiego rodu będzie? Prorok Michałasz wspomina dokładnie, że będzie to Betlejem. 750 rok przed narodzeniem Chrystusa. Ale kto tam wie, czy ten Stary Testament nie był napisany na przykład później, tak? Ale w jaki sposób? Myślisz, że proroctwa były spisane już w momencie, kiedy Chrystus przyszedł? Ktoś to zaczął tworzyć? No właśnie. Biblia uformowała się o wiele wcześniej. W pierwszym wieku, kiedy Chrystus pojawił się, kanon Starego Testamentu był już zamknięty. A skończono spisywać księgi Starego Testamentu w IV wieku przed Chrystusem. Naród izraelski był jeszcze na długo przed narodzeniem Chrystusa i oni mieli... Oczywiście, że tak. Chcesz powiedzieć, że oni mieli napisane w Piśmie Świętym właśnie zapowiedź tego... Tomku, oczywiście, istnieje kilkadziesiąt takich głównych proroctw na temat mającego nadejść Mesjasza. Pierwsze, główne proroctwo, to proroctwo, które pojawia się już w raju. Kiedy Pan Bóg mówi, że ustanowienie przyjaźń między wężem i jego potomstwem, a kobietą i jej potomstwem i przyjdzie dziecko kobiety, które zmiażdży głowę węża, zniszczy zło. A więc Adam i Ewa spodziewali się, że pierwszy ich syn Kain... Nie, to jest bardzo proste. To było jedno z wielu proroctw, a potem były kolejne, które mówiły właśnie, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida, z rodziny Jessego, że urodzi się w Betlejem, że urodzi go Panna, że będzie wydany za 30 srebrników. To też jest napisane? Oczywiście, wszystko, jest tak wiele szczegółów, ale żeby było ciekawiej, wypełnienie tylko 8 proroctw z kilkudziesięciu jest tak samo prawdopodobne, jak przez kogoś przypadkowego, prawda? Jest tak samo prawdopodobne, jak znalezienie monety 20-groszowej w stercie monet, które pokrywają całą Polskę na grubość 1,20 m. Wchodzisz na taki stos monet i wyciągasz za pierwszym podejściem tą konkretną. Jaka jest szansa na to? A to jest tylko 8 proroctw. Jest ich ponad 40. A więc to nie jest przypadek. Tak, tak jest. To znaczy... Jestem chrześcijaninem całe życie, ale o tym, że tak dokładnie proroctwa przewidziały narodzenie się postaci Chrystusa, to jest dla mnie rewolucyjne. Tak.
Tak, to jest, Biblia jest księgą niesamowitą, zresztą... Tu już wiem, dlaczego chrześcijaństwo jest wyróżnione spośród innych religii, no bo chyba nie ma drugiego takiego proroka, którego źródła historyczne by przepowiadały jego obecność na kilkaset lat. No wyobraź sobie, że twój życiorys, twój Tomka życiorys spisany jest na kilkaset lat przed twoimi narodzinami. Co byś o tym powiedział, prawda? To no jest niskie coś niesamowitego. No więc właśnie. A Chrystus przyszedł i wiedział, na jaki los idzie, jaką misję ma spełniać. Wszystko było dokładnie przepowiedziane i on znał tę przepowiedź. No dobrze, ale jeżeli się pomyśli o całym blistrze związanym ze świętem... Święta Bożego Narodzenia to czas prezentów, czas obdarowywania się, czas radości. Ale gdy tak myślimy o świętach, właśnie, pastor kupił już prezenty? Kupuję przez cały rok. To jest bardzo miła rzecz, kiedy możemy kogoś obdarowywać. No właśnie, jeżeli myślimy o narodzinach Chrystusa, tej postaci niezwykłej, to ludzie mówią tak, świętujemy, cieszymy się, bo kiedyś narodził się Chrystus. Ale jak zadamy pytanie, no i co z tego? I po co? No to już jest trudniej. No, żebyśmy byli zbawieni. Ale o co chodzi? Po co się urodził? Po co przyszedł? Dlaczego się cieszymy? Dotykamy niezwykłej rzeczy. Nie wiem, czy wiesz, Tomku, kiedy apostoł Piotr spisywał swój pierwszy list, który kierował do pierwszych chrześcijan, to napisał w nim, że w te sprawy, które dotyczą naszego zbawienia, a więc łącznie z narodzinami Jezusa, pragną wejrzeć aniołowie. Apostoł Paweł, inny wielki teolog, misjonarz pierwotnego Kościoła, mówił o tym, że to, co się wydarzyło w przypadku Jezusa, można nazwać bezsprzecznie wielką tajemnicą pobożności. Czyli nie wiemy. Nie, właśnie wiemy, ale mimo wszystko, że dużo wiemy, ciągle ten ostateczny obraz wymyka nam się z możliwości naszego pojmowania. No ale konkretnie, po co się urodził? Właśnie. Przede wszystkim Chrystus jest największym darem. Mówimy o prezentach. Jezus Chrystus jest najwspanialszym prezentem, jakie niebo daje ziemi. Bóg daje ludziom. Na święta Bożego Narodzenia. I powiem dlaczego. Jezus Chrystus rodzi się jako człowiek. A więc niektórzy myślą, że teraz zaczyna się historia Jezusa. Nic bardziej mylnego. Biblia, Nowy Testament mówi o tym, że Jezus Chrystus istniał bez początku, bez końca, jest Bogiem, a to jest Boża cecha. Wciąż nie wiem nic o Chrystusie, nie ma początku, a się narodził. Dokładnie tak. I teraz, kiedy mówimy o Bożym Narodzeniu, to nazwa sama chyba nie jest do końca precyzyjna. Bo Bóg się nigdy nie narodził, bo jeśli to Bóg się rodzi, znaczy co, Bóg ma początek? To znaczy Bóg musiał się, ale jakoś się na ziemi zaczął, tak? No więc właśnie. Przyszedł właśnie. Jako dziecko, bardziej no to narodził się. Bardziej poprawnie moglibyśmy powiedzieć o narodzinach Mesjasza. A więc pojawia się Mesjasz, Zbawiciel. To ktoś inny? A tym Zbawicielem jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Tylko, że w momencie, kiedy rodzi się w Betlejem, nie od tego momentu zaczyna bieg jego życia. On istniał od zawsze. Znaczy, pastor mówi, że on miał, nie ma swojego początku, bo dokładnie istniał tak. Zawsze, tak. Ale nagle się narodził na ziemi. Tak. A więc Bóg, który jest w sposób naturalny istotą duchową, funkcjonuje w tej duchowej jakby rzeczywistości. Bóg wstępuje na ziemię, przyjmuje ludzkie ciało. To jest coś niesamowitego. Super. Bardzo się cieszymy i wciąż nie wiemy, po co przyszedł. Aha, no właśnie. Przyszedł po to, żeby nas ratować. Tomku, wyobraź sobie, możemy dziękować Bogu za to, że Bóg jest Stwórcą. Dał Tobie i mnie życie. Ale trzeba mnie przed czymś ratować? Ja się całkiem nieźle ratuję na co dzień. Dokładnie. Nie potrzebuję. Niewielu z nas, jesteś lekarzem. Bardzo często ludzie pytają Cię o przyczyny choroby, śmierci. No tak, rozmawialiśmy o tym. Medycyna nie ma łatwej odpowiedzi, natomiast Biblia daje odpowiedź. Grzech. Grzech. To nie jest jakiś teologiczny termin, który jest zupełnie oderwany od życia. No właśnie, w kolędach śpiewamy o tym, że Chrystus zbawia nas od grzechu, ale no w porządku, czyli ja się czuję spokojny, mam czystsze sumienie, bo powiedziałem Bogu o swoich grzechach i co w związku z tym? A więc posłuchaj. Bóg daje Ci życie, jest Twoim Stwórcą, ale tego jest za mało, dlatego że nawet jeśli Pan Bóg daje nam życie, to przychodzimy na świat jako ludzie skażeni grzechem, złem. Łatwiej nam jest czynić zło niż dobro. I Pan Bóg czyni kolejny krok. Bóg jest nie tylko Twoim Stwórcą, ale Twoim Zbawicielem. A żeby to się mogło stać, Bóg wstępuje na ziemię, żeby po pierwsze, mimo tego, że jest wszechwiedzący, dotknąć tego świata naszymi ludzkimi dłońmi, spojrzeć na ten świat naszymi ludzkimi oczami, żeby doświadczyć tych rzeczy, które Ty i ja doświadczamy. Zetknąć się z pokusą, powalczyć z tą pokusą, żeby wiedzieć, co czuje człowiek, kiedy zmaga się ze złem, nie tylko na bazie swojej wszechwiedzy, ale na bazie doświadczenia. To jest niesamowite. Przyszedł, wcielił się w nasz stan. Dokładnie. I poczuł to samo, co my czujemy,
Ale po co? Po to, żeby być naszym Zbawicielem. On prowadził święte życie. Jezus Chrystus, tak mówi Biblia, jeżeli ktoś prowadzi życie bezgrzeszne, naturalną konsekwencją takiego życia jest życie wieczne. Tymczasem Chrystus mówi, zamienię się z wami, daję moją nagrodę wam, a biorę wasze konsekwencje, waszą śmierć. To jest coś niesamowitego. Tomku, pomyśl sobie. Znaczy, ja jestem zbawiony przez fakt, że Pan Jezus przyszedł, Chrystus wcielił się w człowieka, stał się człowiekiem, zaczął przeżywać to, co my i przez to ja mam się cieszyć. I zajął twoje miejsce. Bo gdyby jakie, Chrystusa nie ale było... Ale moje miejsce w czym? Wyobraź sobie teraz, już mówię, wyobraź sobie teraz, że Chrystus się nie rodzi. A więc ty rodzisz się, przychodzisz na świat, żyjesz swoje 70-80 lat, a potem umierasz i wszystko się kończy. No tak nie ma jest. Żadnej nadziei. Tak. Ale Chrystus przyszedł i Chrystus jako wysłannik nieba, jako Bóg jest gwarantem naszego zbawienia. A więc mówi Tomek, zamieniamy się. Ja biorę twoją śmierć, a daję ci życie bez końca. Jesteś zainteresowany? No pewnie. No więc właśnie o to chodzi. I to jest ten najpiękniejszy dar. Mówimy o tym, że Chrystus się rodzi, ale pytanie, kto się rodzi? Rodzi się wysłannik nieba. Na ziemię przychodzi Bóg, który przywleka na siebie ludzkie ciało. I to jest coś, co nam się wymyka. No bo popatrz. Bóg jest z racji swojej natury wszechwiedzący. Jezus, który się rodzi w łonie Marii, w jej łonie, po narodzinach, kiedy ma rok, dwa. Jaki jest stan jego wiedzy? On się uczy świata. Wszechwiedzący Bóg uczy się mądrości. Wszechmogący Bóg doświadcza słabości. Nieśmiertelny Bóg umiera na krzyżu. Potrafisz to jakoś ogarnąć? No właśnie, bo jest jeszcze kwestia jego śmierci. To znaczy tak, on przyszedł na świat, bierze nasze słabości. Ja mam się cieszyć z tego, że kiedyś Jezus Chrystus wziął wszystkie te słabości ludzkości na siebie. I co z tym zrobił? Zapłacił za nie. Jak? No, byłeś kiedyś, nie wiem, czy byłeś grzecznym chłopcem, czy byłeś takim bardziej urwisem. No, mam swoją przeszłość. No to gdybyś porozmawiał ze swoim tatą, ile razy tato cię wybawiał z opresji, brał na siebie konsekwencje twoich dziwnych wyborów. Dokładnie to samo uczynił Bóg. No to fantastycznie, z tego możemy się cieszyć, tak. Że kiedyś, tak. 2000 lat temu, był taki wielki prezent, który przyszedł z nieba, tak? Jezus Chrystus, który był zapowiedziany wiele, wiele tysięcy lat wcześniej. Przyszedł dla nas. Dla nas, stał się jakim prezentem, urodził się jako człowiek, wziął wszystkie nasze błędy, grzechy, jakiekolwiek słabości na siebie i zginął za nas śmiercią, którą my powinniśmy ponieść. Tak, śmiercią wieczną. A więc to jest niesamowite. Więc o to chodzi? To jest ten najpiękniejszy dar. Najpiękniejszy dar i przede wszystkim pamiętaj, Bóg jest gwarantem naszego zbawienia. Jeśli Bóg za tym stoi, to jest pewne i to jest skuteczne. Pastorze, gdy pomyślimy o całym życiorysie postaci Chrystusa, to myślę, że nie umiemy przyjmować świątecznych prezentów. Jeżeli niebo, cokolwiek o nim myśleć, dało nam prezent w postaci Jezusa Chrystusa i my się cieszymy i radujemy i cały świat się cieszy, bo dostaliśmy ogromny prezent, to ten prezent wylądował, no właśnie, na krzyżu. Czyli chyba nie bardzo się udało. Pan Bóg podjął pewne ryzyko, dając nam wolną wolę. Był świadomy, że z tą wolną wolą możemy zrobić różne rzeczy. Myśmy to... Wybierać źle. I niestety tak się stało. Ale wyrzuciliśmy do kosza prezent. Ale widzisz, ten dar, o którym mówiliśmy, najcudowniejszy dar, jakie niebo mogło dać ziemi, właśnie kiedy Pan Bóg sam jakby ofiaruje się w nasze dłonie, to jest coś, o czym Bóg pomyślał, zanim jeszcze nas stworzył. Kiedy po raz pierwszy czytałem pierwszy list apostoła Piotra i tam jest napisane, że Jezus Chrystus jest barankiem Bożym, którym był gotów zostać jeszcze przed założeniem świata, więc pomyśl. Zanim Pan Bóg stworzył ludzi, zanim człowiek zdążył zrobić cokolwiek dobrego lub złego, to Pan Bóg pomyślał wcześniej, świadom tego, że wolna wola to znaczy realny wybór, pomyślał o wszystkich konsekwencjach tego daru. A więc pomyślał o tym, co zrobić w momencie, kiedy ludzie wybiorą źle i Chrystus był gotów przyjść na ten świat, narodzić się, przyjść, żeby nas ratować, przed założeniem świata był gotów na to. A więc pomyśl, Bóg jest przewidujący, Bóg jest autentycznie zatroskany o naszą przyszłość. I Pan Bóg szczegółowo nakreślił wszystko to, co się
będzie działo w życiu Jezusa Chrystusa. Jezus był świadom, na jaki los przychodzi i chciał przyjść. To znaczy, jeżeli wyobrazimy sobie, że postać Jezusa Chrystusa została jak ten prezent wyrzucona, to znaczy skazaliśmy go na śmierć, to chyba działanie prezentu jest zniweczone. Zamknęliśmy sobie przyszłość. Nie do końca. Zniszczyliśmy prezent. Tomku, jesteś lekarzem. Czy kiedy widzisz chorego pacjenta, to oczekujesz od niego reakcji zdrowego człowieka? Czy bierze poprawkę na to, że choroba, która go dotyka, wywołuje w nim dziwne postawy, reakcje, zachowania? Człowiek jest agresywny, czasami obolały, czasami nieświadomy, czasami zamknięty. Są różne reakcje. No nie, przewiduje, czyli Bóg przewidział to, że wyrzucimy ten prezent na śmietnik? Dokładnie tak. Pan Bóg wiedział, że nasze reakcje na ten dar nie zawsze będą od razu dojrzałe. Ale miłość ma to do siebie, że jest cierpliwa, że jest gotowa czekać. I czasami tak jak ten łotr na krzyżu, rzutem na taśmę, w ostatniej chwili człowiek jest gotów z tego daru Bożego skorzystać. Pan Bóg naprawdę nas kocha, walczy o naszą miłość. Wkalkulował w swój plan to, że nasze reakcje mogą być bardzo niedojrzałe, ale walczy o każdego z nas do końca. I to jest piękne, to jest coś, co zachwyca aniołów, kiedy aniołowie widzieli, jak rodzi się dziecko, które jest dzieckiem obietnicy. Nieporadne dziecko, które jest wszechmogącym Bogiem. Kiedy Bóg dał się w ręce ludzi i powierzył swój los w ręce ludzi nierozumiejących, niewdzięcznych, zamkniętych, zatwardziałych, ludzi obojętnych na to, co Bóg robił, Bóg wygrywa tym, że pociąga nas ku sobie taką szczerą, głęboką miłością. U Boga nie ma przymusu, nie musisz wierzyć, ale Bóg zrobi wszystko, żeby cię przekonać, że zechcesz. Na pewno pamiętasz słowa Jezusa, który to na krzyżu, kiedy spoczęła na nim jakby cała nieprawość ludzkości, kiedy Chrystus zwołał Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tak. Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś, tak? To był ten moment, kiedy Jezus poczuł to rozdarcie, oddalenie od Boga, ale zwyciężył. Zmarł, zmartwychwstał i przyjdzie jeszcze raz po nas, żebyś ty, żebym ja, żeby wszyscy inni ludzie, żebyśmy mogli obudzić się w zupełnie innym świecie. Jest jeszcze coś. Mianowicie, ja przez długi czas myślałem, że Chrystus był człowiekiem tylko w czasie swojego pobytu na ziemi. Około 30 kilku lat. Urodził się jako dziecko, dorastał, oddał swoje życie za nas na krzyżu, a potem zdjął z siebie to ludzkie ciało jak garnitur i wstąpił do nieba jako postać duchowa. No tak było. Ewangelia mówi, że jest jeden Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, tam w niebie. Czyli on będzie na wieki. Tak. Taki przyjął jak ty i ja. Ludzkie ciało na zawsze. Jest naszym bratem, jest naszym Bogiem i jest naszym bratem jako człowiek. To jest coś niesamowitego. Jezus się narodził i chwała za to, że niebo może cieszyć się razem z nami. Pastorze, stoimy przed grobem nieznanego żołnierza i tak mi się skojarzyło, że tutaj składamy kwiaty nieznanym żołnierzom, którzy oddali życie za wolność ojczyzny, a z drugiej strony mamy Boga, którego powinniśmy znać, który oddał życie za całą ludzkość i wydaje się, że o Jego urodzinach, o zbawieniu pamiętamy raz do roku, a czasami w tym pędzie świątecznych prezentów, przygotowań zapominamy, czyje to święto właściwie jest. Czy tak powinno być, że przypominamy sobie o nim właściwie tylko raz do roku? Czy ta pogoń, ta komercja, ta chęć spędzenia nawet czasu razem nie przysłania czasem tego najważniejszego? Wszyscy jesteśmy chrześcijanami i de facto to wydarzenie powinno być jednym z takich ważniejszych w naszym życiu, a czasami naprawdę zapominamy i nie znamy tych podstaw, o które ja pytam nawet. Jestem zaskoczony wszystkimi tymi informacjami, które mi mówisz, jakbym je słyszał pierwszy raz. W Polsce mamy taki dziwny zbieg okoliczności, mianowicie Chrystus, chrześcijaństwo, chrzest. I wielu chrześcijan uważa, że być chrześcijaninem to znaczy być ochrzczonym. Tymczasem słowo chrześcijanin ma związek z Chrystusem, a nie z chrztem. Chrześcijanin to ktoś, kto naśladuje Chrystusa. Jak mamy go naśladować, jeśli niewiele o nim wiemy? Jednym z zadań, jakie Jezus zrealizował przychodząc na ziemię, to było zadanie objawienia ludziom Boga.
tak często jest powtarzał, kto mnie widział, widział Ojca. Objawiłem imię Twoje ludziom. A więc chodziło o to, żeby objawić charakter Boga. Można chodzić do jakiegoś kościoła, do jakiejś świątyni, można się modlić, można być człowiekiem pobożnym, religijnym, a jednocześnie nie znać Boga. Czyli raz do roku nie wystarczy. Nie, myślę, że fakt narodzin Jezusa to nie jest coś, co powinniśmy zawężyć do jednego dnia. Dlatego, że nawet Adam Mickiewicz powiedział, wierzysz, że Jezus narodził się w betlejeńskim żłobie, ale biada ci, jeśli nie narodził się w tobie. I to jest to, abyśmy znając Boga, dzięki Jego mocy, Jego łasce, stawali się do Niego podobni. Czy święta powinny być cały rok? Tak, myślę, że tak. Oczywiście to jest trudne do realizacji, dlatego że to jest naturalne, że chcemy akcentować pewne rzeczy. Natomiast idea narodzin Jezusa to jest coś, co powinno nas przenikać przez cały czas. Jezus rodzi się po to, żebyśmy my mogli się narodzić na nowo. On nam daje moc, żebyśmy się stali nowymi ludźmi. I to jest fenomen. Stoimy przy grobie. Ja cieszę się i dziękuję Bogu za to, że grób Jezusa jest pusty. Że On się urodził, dorastał, prowadził święte życie, oddał swoje życie za nas, ale śmierć nie była go w stanie zatrzymać. Zmartwychwstał. On zmartwychwstał. Mam mnóstwo pytań na temat tego wydarzenia. Będzie okazja.